Panie prokurerze, co oznacza dzisiejszy wyrok w sprawie ustanawiania obwodów łowieckich? Proszę Państwa, dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje wyraz poglądowi Trybunału wyrażonego zresztą in extenso, że cała ustawa Prawo łowieckie winna zostać przeanalizowana przez ustawodawcę i zastąpiona nowym aktem prawnym, lepiej dostosowanym do naszej rzeczywistości konstytucyjnej. W tej chwili jest tak, że kluczowym przepisem ustawy jest przepis nawet nie rozpatrywany przez Trybunał w dniu dzisiejszym, ale determinujący wszystko, łącznie z owymi obwodami łowieckimi, a mianowicie taki, że zwierzyna łowna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa. W związku z tym nie właściciel gruntu decyduje o wydzierżawieniu gruntu w celu dokonywania polowania, ale o tym decydują inne podmioty. Co gorsza, o tym, czy dany grunt wejdzie w skład obwodu łowieckiego, czy nie wejdzie, nie ma prawa głosu, żadnego prawa głosu właściciel. Właściciel nie jest nawet konsultowany w tej sprawie. Owszem, różne podmioty wyrażają swoje opinie, czy to lasy państwowe, czy to Polski Związek Łowiecki, czy to izby rolnicze. Wszyscy, tylko nie właściciel. Właściciel zresztą nie może nie tylko się sprzeciwić włączeniu swojej nieruchomości w skład obwodu łowieckiego, ale nawet nie może go opiniować, potem protestować przeciwko temu, zgłaszać jakichś skutecznych środków prawnych, bo ustawa mu to uniemożliwia. A przecież prawo wykonywania polowania na danym gruncie wiąże się z określonymi ograniczeniami prawa własności. Różnie to oczywiście wygląda w różnych konkretnych wypadkach, w zależności od tego, jak układają się stosunki kół łowieckich z właścicielami. Często bywa to rozstrzygane pozytywnie i polubownie, ale czasem nie. A ograniczenia są duże, no nie każdy. Nie każdy jest chętny przyjmować na swoim gruncie myśliwych. Jeszcze pół biedy, jak jest to jeden myśliwy, na przykład z psem. Ale jakich tych myśliwych jest już wielu w czasie polowania zbiorowego. Psów jest wiele. Elementy jakiejś rywalizacji między tymi myśliwymi, jakieś podniecenie i konflikt gotowy. Poza tym niestety trzeba powiedzieć, że nasz prawodawca kwestii tych nie uregulował w sposób właściwy. Część przepisów dotyczących wykonywania polowania faktycznie jest w ustawie, tak jak konstytucja wymaga, ale część nie. Część jest, zwłaszcza mówię o tym polowaniu zbiorowym, część jest w rozporządzeniach wykonawczych, co zresztą zdaniem prokuratury jest rozstrzygnięciem niewłaściwym, ponieważ żeśmy to zaskarżyli w odrębnym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Panie prokurorze, tutaj Trybunał nie zakwestionował samego tworzenia obwodów łowieckich, czy też tworzenia obwodów łowieckich na terenach prywatnych. Natomiast wskazał, że obecne, proszę mnie poradzić, czy mnie poprawić, wskazał, że obecne przepisy są niewystarczające, ponieważ właściciel skutecznie nie może dochodzić, znaczy może nie zgodzić się na przykład na powstanie takiego obwodu, znaczy na jego terytorium, znaczy na jego w granicach jego nieruchomości i to musi być poprawione, w sensie to ulepszone. I właśnie o to chodzi. W Polsce mamy określony model łowiectwa. Ja nie będę się wypowiadał w tej chwili, na ile jest to model dobry, na ile jest niedobry. Zresztą każdy model ma swoje dobre i słabe strony. Nie jest to model powszechnie przyjmowany w Europie, co wcale nie znaczy, że po dokonaniu określonych poprawek nie może funkcjonować w Polsce dobrze.
No ale właśnie te poprawki trzeba przeprowadzić. Najlepiej by było, gdyby to była nowa ustawa dostosowana do wymogów konstytucyjnych przede wszystkim. No przecież podstawą ustroju gospodarczego Polski jest własność prywatna. No więc te wszystkie komunistyczne powiedzmy zaszłości i różne dawne koncepcje znalazły się na śmietniku historii. No nie może być preferencji jednej wartości na drugą. Tutaj było przedstawienie, że wartość ochrony środowiska jest nadrzędną. No z tą ochroną środowiska oczywiście ona wchodzi w grę i środowisko należy chronić. Ale tak jak prawo własności można ograniczyć w określonej sytuacji konstytucją przewidzianą, tak samo jest z ochroną środowiska. Poza tym łowiectwo to nie tylko ochrona środowiska, ale również rekreacja czy sport. No, nie wszyscy się chętnie do tego przyznają, ale wszyscy wiedzą, że w jakimś tam zakresie tak jest również. A jak według pana pan mówi o kompleksowej nowelizacji czy systemowej, ale jak najlepiej, pan wspomniał, że jest pan myśliwym, rozwiązać tą kwestię właśnie konsultacji przy tworzeniu obwodów z właścicielami? Ja nie jestem prawodawcą. Nie będę podsuwał jakichś pomysłów przedstawicielom władzy ustawodawczej. No ale przecież jest szereg różnych możliwości, wykorzystanie których pomogłoby przy prawidłowym tworzeniu obwodów łowieckich. Przecież niekoniecznie musi to być tak, że każdy właściciel nieruchomości będzie osobno negocjował warunki, na jakich wejdzie. Bo to mogłoby też sparaliżować. I sprzeczne interesy i tak dalej. Ale mogłoby być i tak, że każdy miałby prawo do wyrażenia opinii, a nie obowiązek, tylko prawo, żeby nic nie zablokować. Każdy miałby prawo do zgłoszenia jakichś zastrzeżeń czy jakiegoś sprzeciwu, jakby to tam ustawodawca już określił. I wtedy przy przyjęciu określonego trybu rozpatrywania takich wniosków, dezyderatów, sprzeciwów, uwag i tak dalej, bo tego też nie ma. Ale przy przyjęciu jakiegoś trybu sensownego można by było osiągnąć i konsensus, albo zbliżyć się do konsensusu, a w każdym razie uniknąć różnych kontrowersji i konfliktów.